Zostały nam tylko dwa rozdziały po tym dzisiejszym. Nareszcie. 66 rozdziałów Księgi Izajasza, piątej hebrajskiej Ewangelii. Dzisiaj jesteśmy w 64 rozdziale. 12 wersetów, czyli 12 minut lub mniej. Co myślicie, dam radę? Myślę, że nie dam rady. Nie chcę tego robić 12 minut lub mniej, ponieważ słowo Jahwe trzeba smakować. Trzeba się na nim zatrzymać i dlatego jesteśmy tutaj w Torah to the Tribes. Otwórzcie swoje pisma na Izajaszu, rozdział 64. O, gdybyś rozdarł Szamaim, niebiosa, abyś wstąpił, aby góry zadrżały na Twoją obecność. Kiedy czytam ten fragment, co przychodzi Ci na myśl? Który fragment Biblii Ci to przypomina? Oczywiście Księga Wyjścia, rozdział 19. Zatem będziemy tu dużo rozpakowywać i zobaczymy, skąd pisarze Brit Hadasha czerpią swój materiał. To jedna z najbardziej wyróżniających się rzeczy w Księdze Izajasza dla mnie. Zobaczyć, że pisarze Brit Hadasha, czyli Nowego Testamentu, czerpali z Izajasza tak wielokrotnie. Tutaj widzimy proroka błagającego Jahwe, aby interweniował. I nie tylko interweniował, ale interweniował potężnie. I czy nie tego szukamy w naszym życiu? Nie tylko interwencji Jahwe, ale Jego potężnej interwencji w naszym życiu, gdy jesteśmy w potrzebie. Chcemy, aby objawił swoją chwałę. I czasami oznacza to, że musi On objawić swój sąd, aby móc nas odbudować. I o to właśnie prosi tutaj prorok, aby Jahwe interweniował, by interweniował potężnie, objawiając swoją chwałę Izraelowi, co oznacza, że nastąpi sąd, ale sąd ten przyniesie odrestaurowanie. Dochodzimy zatem do konkluzji w tej sprawie. Jeszcze tylko dwa rozdziały. A Izajasz tutaj, w tych ostatnich rozdziałach, wyraża głębokie pragnienie ludu, głębokie pragnienie Izraela na boską interwencję. Potrzebujemy tutaj boskiej interwencji. I to odzwierciedla przekonanie, że to Jahwe i tylko Jahwe może przynieść prawdziwą transformację i sprawiedliwość. My możemy zrobić tylko niewiele, ale jeśli ma nastąpić prawdziwa zmiana, prawdziwa transformacja i prawdziwy zwrot, to musi to być boskie. Musi to być coś większego od nas. Prorok tęskni za potężnym przejawem obecności Jahwe. Widzimy tutaj obraz rozdzierania niebios. I to jest oczywiście symbol, że istnieje bariera. Istnieje bariera między Jahwe a Jego stworzeniem. A co to za bariera? To grzech. I musi nastąpić rozdarcie tej bariery. Musi zostać usunięta. Musi zostać rozbita. I to sprowadza nas z powrotem do góry Synaj, prawda? Spójrzcie na werset drugi. Jak płonie ogień rozżarzony, ogień, który doprowadza wodę do wrzenia, abyś oznajmił swoje imię Twoim wrogom, tak by narody zadrżały przed Tobą, jak kiedyś, gdy czyniłeś rzeczy przedziwne, których się nie spodziewaliśmy. Stąpiłeś, a góry rozpływały się przed Tobą. Prorok chce, aby Jahwe dramatycznie interweniował w historii ludzkości, szczególnie tutaj, w historii Judy, aby jego obecność była niezaprzeczalnie znana. A jak to się stanie? To będzie musiało być ponadnaturalne. Jahwe, chcemy czegoś ponadnaturalnego, potrzebujemy interwencji, boskiej interwencji, czegoś większego niż ludzkość, poza nami samymi, ponieważ jesteśmy zgubieni. I dlatego musi nastąpić rozdarcie niebios. Musi nastąpić nadprzyrodzone potrząśnięcie górami. To dość uderzające, jak ta boska teofania faktycznie spełniła się w życiu Jahuszy. Co mam na myśli? Co się stało, gdy on był zanurzony w Mateusza 3,16?
Niebiosa się otworzyły. Nastąpiło rozdarcie niebios. Niebiosa się otworzyły i Ruach Elohim stąpił na niego. A potem, podczas ukrzyżowania, po ukrzyżowaniu, widzimy rozdarcie zasłony świątyni w Mateusza 27:51. To jak klamra po ukrzyżowaniu Jahuszy i symbolizuje co? Że teraz następuje usunięcie tego podziału między Jahwe a tobą i mną. Został usunięty. To coś o wiele większego od nas, większego od ludzkości, większego od Judei, większego od rzymskich setników. W rzeczywistości było to tak wielkie, że rzymski setnik pokutował. I to jest boska manifestacja. I o to właśnie woła prorok. Te wydarzenia z Jahuszą są jak klamry w jego życiu. Pierwsza to zanurzenie, a druga to rozdarcie zasłony świątynnej podczas jego ukrzyżowania. Zatem rozdarcie niebios symbolizuje zerwanie granicy między sferą duchową i fizyczną. Jest to apokaliptyczna interwencja Najwyższego. Niebiosa, Szamaim, reprezentują sferę boskości, a to rozdarcie oznacza kroczenie Elohim w historię, w bezpośredni, transformacyjny sposób. I widzieliśmy to w zanurzeniu Jahuszy, gdzie Elohim wkroczył w historię poprzez manifestację swojego Syna. Ciekawe jest, że słowo rozdzierać lub drzeć to hebrajskie kara i jest używane w kontekście rozdzierania szaty, jak w żałobie. Księga Rodzaju 37-34, Hioba 1-20, rozdzieranie szat. Jeśli więc spojrzymy na to hebrajskie słowo kara, to literuje się kaf, resz, ain. Kaf jest jak horyzont. Pamiętacie? Horyzont reprezentuje przyszłość lub koniec czegoś. Koniec dnia, a następnie horyzont nowego początku. Czy to ma sens? Resz, głowa, to przywództwo, władza. Więc to, co widzimy, to interwencja Jahwe poprzez rozdzieranie kara i jest zarówno żałobą po obecnym stanie świata, a także wezwaniem do zakończenia ery grzechu i zapoczątkowaniem boskiego milenium, czyli nowej ery. To właśnie się dzieje. Spójrzcie na werset drugi. Jak płonie ogień rozżarzony, ogień, który doprowadza wodę do wrzenia, to coś w rodzaju oczyszczającej i pochłaniającej mocy, która pochodzi z widocznej obecności Elohim. Ogień to oczywiście symbol sądu, a także oczyszczenia. Pokazuje, że to będzie intensywne. Będzie intensywne. I ta interwencja Jahwe, zauważysz to, może boleć. I będzie to poważne, palące i intensywne. To właśnie widzimy w tym ostatnim zwrocie przed milenium. I jak mówiłem wiele razy, możesz popatrzeć lub nie, ale to bardzo skłania do myślenia Mesjasz 2030. Wierzę, że jesteśmy w tym cyklu. Obecność Jahwe, mówiąc krótko, pochłonie i oczyści ziemię. Będzie gorąco, będzie sąd, ale przyniesie to prawość i przekształci rzeczywistość. Tak jak ogień pochłania drewno i gotuje wodę, przekształcając materię z jednego stanu w drugi. Ogień pozwala ci zmienić stan lub status. Zatem Izajasz w zasadzie opisuje tutaj przyjście Jahuszy, czyż nie? On przyjdzie w płonącym ogniu, mszcząc się na tych, którzy nie znają mistrza
Elohim. I myślę, że o tym jest mowa w drugim do Tesaloniczan, rozdział pierwszy. Jehusza przychodzi jako odkupiciel i jako sędzia, co jest tutaj całkowicie odzwierciedlone. Zatem przyjście Jehuszy przynosi zarówno oczyszczenie, jak i zniszczenie. I dlatego wielu ludziom nie podoba się imię Jehusza. Obraz ognia przedstawia przemieniającą energię świętości Jahwe, która wypala żużel, wypala wszystkie nieczystości, wypala naszą grzeszną naturę. Przynosi on oczyszczającą wersję ciebie i mnie. Im lepszy jesteś, tym wyżej jesteś. Nie ten poziom podstawowy, ale ten wyższy ty, będący wszystkim, czym możesz być. Dostosowujesz się do Jego boskiej woli, wypalając rzeczy z twojego życia i składając je w ofierze, aby zostały spalone, przetopione na ołtarzu, że tak powiem. Ogień zniszczenia jest zatem również ogniem odnowy. Malachiasz mówi o tym w rozdziale trzecim, o ogniu zniszczenia, ale jest to również ogień odnowy. Kiedy więc czujesz, że rzeczy są niszczone, to może nadszedł czas na nowy sezon odnowy. Tak jak czasami musisz spalić pole, aby zasadzić lepsze plony. To jest okej. Werset czwarty. Czego od początku świata nie słyszano, ani do uszu nie dochodziło, ani oko nie widziało oprócz ciebie samego, o Elohim, który by tak uczynił dla tego, który go oczekuje. Wychodzisz naprzeciw radosnego i czyniącego sprawiedliwość i tych, którzy krocząc po twoich drogach, pamiętają o tobie. Oto się rozgniewałeś, gdyż grzeszyliśmy ustawicznie, nie krocząc po tych drogach i teraz. Czy mamy być zbawieni? Czy powinniśmy być zbawieni? Skąd teraz czerpie Izajasz? Czerpie z przeszłych interwencji Jahwe. Jahwe zrobił to wcześniej w przeszłości. Czy zrobił to wcześniej w twojej przeszłości? Zatem czerp z tego dla swojej przyszłości. Czasami musisz spojrzeć wstecz, aby sobie przypomnieć, byś mógł być pewny w miejscu, w którym teraz stoisz, byś mógł podróżować tam, gdzie On chce teraz cię zabrać. Zatem Izajasz czerpie z przeszłych interwencji Jahwe, zwłaszcza z Księgi Przymierza, z wydarzeń na górze Synaj, gdzie góry drżały, gdy Jahwe dawał Księgę Przymierza Melchizedekowemu Izraelowi. I on zamierza to zrobić ponownie. On ustanowi nowy porządek, ale nie nowy porządek świata, ale nowy porządek Melchizedeka, rzeczy, które nadejdą. Jego wypełnienie znajdujemy w Mateusza 28, gdzie trzęsienie ziemi towarzyszy aniołowi podczas odsunięcia kamienia. I to znowu jest jak klamra w życiu Jehuszy. Jest trzęsienie ziemi, anioł odsuwa kamień, więc wydarzyło się coś boskiego, coś większego niż ludzkość. To było boskie wstawiennictwo, które było nadprzyrodzone. Interwencja Jahwe w sprawy ludzkie jest zawsze na horyzoncie. Zamknięcie jednego dnia i świtanie nowego. To jest miejsce, w którym jesteśmy proroczo. Naprawdę w to wierzę. Myślę, że wkroczymy w milenium w ciągu najbliższych 6 lat. Nie mówię, tak mówi Pan, ale Pisma wskazują szczególnie na toczenie się w nowy sezon. Jesteśmy na horyzoncie czegoś poza nami. Interwencja Jahwe w sprawy ludzkie jest na horyzoncie. To właśnie mówię. Będą niesamowite rzeczy, które się objawią, większe niż ludzkość, większe niż jakakolwiek organizacja polityczna. Zobaczymy je. Więc bądźcie mądrzy jak węże, niewinni jak gołębie. Dmijcie w szofar i bądźcie strażnikami na murze. Patrzcie na znaki i pory, ponieważ te niesamowite rzeczy mówią o nieprzewidywalnej naturze naszego Elohim. On jest bardzo nieprzewidywalny. On daje nam znaki, daje nam pory, ale nie podaje tego jak podręczniku.
On często działa w sposób wykraczający poza nasze pojmowanie. Widzimy to w Rzymian 11, szczególnie werset 33, gdzie Paweł mówi o jego głębi, jego mądrości i o tajemnicach jego dróg. Jahwe żyje i jest obecny ze swoim ludem. To próbuję powiedzieć. On nie jest ze skały, nie jest z kamienia, nie został stworzony rękami człowieka. On żyje. Jego słowo jest żywe. On interweniuje. On nie jest bierny. On jest aktywny w naszym życiu. A ci z nas, którzy na Niego czekają wiernym oczekiwaniem, zobaczą Jego zbawienie. W 1 do Koryntian Paweł cytuje werset 4. 1 do Koryntian 2:9. Paweł cytuje werset 4 z Księgi Izajasza 64. Ale głosimy, jak jest napisane, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Elohim tym, którzy go miłują. Paweł cytuje Izajasza 64:4 do pogańskich Koryntian, ponieważ byli tak zagubieni, że musieli zobaczyć, że na horyzoncie jest coś lepszego. Zamknięcie minionego dnia i otwarcie nowej przyszłości. On podkreśla, że rzeczy, które Jahwe przygotował dla tych, którzy go kochają, wykraczają poza ludzkie pojmowanie. Tak jak do Rzymian, Paweł przemawiał do Koryntian. W Rzymian 8:28 Paweł mówił o Elohim, który działa we wszystkim ku dobremu dla tych, którzy go miłują. To pochodzi z Izajasza 64. Kiedy zatem czekamy na Najwyższego, to coś więcej niż tylko bierne oczekiwanie. Nie siedzimy biernie czekając. Och, ja czekam na Pana. Nie, to nie to. Nie, to głębsze duchowe zaufanie. Chodzi o dostosowanie się do Jego boskiego czasu. I robimy to, przestrzegając Jego szabatów, przychodząc na Jego święta, jak teraz na Sukot. Dostosowujemy się. Nie jesteśmy bierni. Aktywnie zamierzamy robić rzeczy zgodnie z Jego Pismem. Czekanie na Jahwe oznacza faktycznie oddanie kontroli i zaufanie Jego wyższemu celowi. Hebrajczyków rozdział 11. Czyż nie o tym jest cały ten rozdział? Słowo czekać w hebrajskim to kawar. Kawar. I pochodzi od rdzenia, który oznacza łączyć coś razem. I ponownie, mamy tu kaw, horyzont, mamy waw, gwóźdź, hak, który łączy coś razem. Co zatem to słowo oznacza? Że istnieje nadzieja związana z przyszłymi obietnicami. Jaka jest twoja nadzieja? Jest związana. Związana z jakąś przyszłą obietnicą. Z czym? Z milenium, z powrotem Jahuszy, ze zmartwychwstaniem. Mam na myśli, że nasza nadzieja nie jest jakaś pusta. Jest związana z czymś. Jaka jest nadzieja świata? Nadzieja świata jest związana z niczym. Z niczym. Oznacza to, że my jako wierzący czekamy na Elohim. Jest to aktywna nadzieja i jest związana z wiernością Jego przymierzu. Księga Wyjścia 19, Księga Przymierza. To nie jest jakaś abstrakcja. Spójrzmy na werset 6. My wszyscy jednak jesteśmy jak nieczyści, a wszystkie nasze sprawiedliwości są jak szata splugawiona. To werset, który cytuje Paweł, czyż nie tak? Znowu. Wszyscy opadliśmy jak liść, a nasze nieprawości uniosły nas jak wiatr. On wypowiedział te słowa, gdy przekazywał narodom wiadomość o Jahuszy. Jahwe odpowiada tym, którzy go szukają, ze sprawiedliwością i w radości. Jednak uporczywy grzech wzbudza jego gniew.
Uporczywy grzech wzbudza gniew Jahwe i to jest miejsce, w którym znajduje się Izrael w Izajaszu 64. Uporczywie grzeszyli. Juda uporczywie grzeszyła. Jerozolima uporczywie grzeszyła. Wzbudziło to jego boski gniew i stworzyło potrzebę zbawienia Jeszua. Więc tu znowu jest paradoks. I kocham te paradoksy w Piśmie. Jahwe jest z tymi, którzy praktykują prawość i pozostają wierni Jego drogom. Jednak istnieje napięcie między świętością Jahwe a potrzebą pokuty człowieka. To paradoks. Mateusza 5. W błogosławieństwach mamy błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. To orędzie Jahuszy o pokucie i zbawieniu nawiązuje do Izajasza i do uznania grzechu oraz do potrzeby wybawienia tutaj, co ostatecznie zostaje spełnione przez odkupieńczą śmierć i zmartwychwstanie Jahuszy. Rzymian 3:23. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Elohim, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przed odkupienie, które jest w Jahuszy, Mesjaszu. Czy to nie Izajasz? Ale czytasz i myślisz, o, to Nowy Testament. Nie, to jest od proroka. Teraz wiemy. I ja jestem bardziej pewien, że jesteśmy na właściwej, wąskiej drodze. Im więcej nauczam, rok po roku. Izajasz był dla mnie niespodzianką, wzmocnieniem i dowiedziałem się tak wiele, szczególnie o strukturze i podstawowym tekście Nowego Testamentu. Zatem idea spotkania w wersecie 5 dotyczy tego naprawdę. Och, mogę spotkać Jahwe. To ostateczne pojednanie między mną a moim Stwórcą. I będzie to w nowych niebiosach i nowej ziemi. O, gdzie to było napisane? Objawienie, rozdział 21, zaczerpnięte z Izajasza 64. Mateusza 24:30, z przyjściem Jahuszy na ziemię. Co tu jest? Boska interwencja, jak rozdarcie niebios. To prośba Izajasza. A Jahusza mówi nam, że kiedy przyjdzie ponownie, to będzie to zgodne z prośbą Izajasza. Jahusza uhonoruje słowa proroków. Uhonoruje słowa proroków. Objawienie 19:11. Powrót Jahuszy jako zwycięskiego króla spełnia pragnienie sprawiedliwej interwencji Elohim. I jest to widoczne dokładnie tak, jak tutaj w Izajaszu 64, gdzie Jahusza sądzi narody i ustanawia królestwo. Przyjrzyjmy się więc następnym wersetom. Widzimy tu Izajasza, który spostrzega, że ludzie są złamani. Ponieważ aby nastąpiła prawdziwa zmiana, musi nastąpić złamanie, czyż nie? A potem przejdziemy do analogii gliny i garncarza. Zatem Izajasz zaczyna dostrzegać złamanie ludzi, że mają oni rozpoznanie swojego zbiorowego grzechu. Żadna zmiana nigdy nie nastąpi w naszym życiu, jeśli nie rozpoznamy naszego grzechu. A wraz z tym rozpoznaniem przychodzi pojednanie. Wraz z rozpoznaniem przychodzi pojednanie. Rozpoznajemy nasz grzech, a następnie odwołujemy się do Rahamim, Jahwe, czyli do Jego miłosierdzia. Zatem Izrael jest w głębokim kryzysie duchowym, tak jak ja byłem w głębokim kryzysie duchowym i ty byłeś w głębokim kryzysie duchowym. Czasami musisz przejść przez głęboki kryzys duchowy, aby dotrzeć tam, gdzie musisz, czyli nadszedł czas, aby pole spłonęło i by Jahwe mógł cię ponownie zasadzić. I przejdziesz z jednej gleby na lepszą glebę. Staniesz się Hebrajczykiem. Staniesz się Hebrajczykiem. Nikt naprawdę nie szuka Jahwe tak, jak powinien, mówi Izajasz. Ludzie w czasach Izajasza stali się bierni w swojej relacji z Jahwe. Podobnie jak Kościół dzisiaj stał się bierny.
Cała dzisiejsza kultura kościelna bardzo przypomina bierną Jerozolimę w czasach Izajasza. Zatem jest lament. Czy kiedykolwiek czułeś lament? Kiedy pierwszy raz przyszedłem do Tory, to miałem lament dla tych w kościele. I mój przekaz wtedy był całkowicie niewłaściwy, jak wielu z was odkryło. Ale był lament. I to jest to, co ma Izajasz. On ma lament z powodu ich duchowej apatii, że przestali szukać Jahwe i przestali szukać Jego słowa. I w rezultacie On ukrył przed nimi swoją twarz. On pozwala im cierpieć konsekwencje ich nieprawości. Gdzie Paweł mówił o tym? Rzymian 3,11. Nie ma nikogo, kto szukałby Elohim. Paweł cytuje Izajasza 64. On wziął samo serce Izajasza 64 i mówi o tym Rzymianom. To jest uniwersalny problem i jest to uniwersalny problem grzechu i duchowego zaniedbania. Czy ty możesz to naprawić? Czy ja mogę to naprawić? Czy pastor może to naprawić? Czy ksiądz może to naprawić? Nie, tylko Kohen Hagadol, sam arcykapłan Jahusza, który przyszedł. Tylko on jest tym, który może przynieść pojednanie. Tylko on jest tym, który przywraca relacje z Jahwe. Myślę, że Paweł mówił o tym w Rzymian 5:10. To jest wszędzie. Spójrzmy na werset 7. Tutaj zobaczymy frazę chazak, jak chwycić się czegoś. Chazak w hebrajskim oznacza nie tylko bierne czekanie, ale zmaganie się z Elohim. Kto tak robił? Nasz praojciec Izrael, Jakub. Co się stało? Nazywano go Jakubem. Był na horyzoncie, a potem zmagał się, walczył, związał się z Elohim, przekroczył horyzont i stał się Izraelem. Był w jednej glebie, niezbyt dobrej, i przeszedł na drugą, po nadprzyrodzonym boskim doświadczeniu, większym od niego samego. I został zasadzony w lepszej glebie i przyniósł stokrotne błogosławieństwa. To ty i ja. My mamy tę zdolność, jak Jakub, do zmagania się z aniołem. Księga Rodzaju 32. I patrzymy na to hebrajskie słowo chazak. Mamy het, które reprezentuje ogrodzenie lub separację. Ogrodzenie oddziela jedno pole od drugiego. A potem mamy następną literę hebrajską, zain. Zain wygląda jak broń lub narzędzie. Tak więc uchwycenie się Elohim wymaga przełamania linii ogrodzenia. Przełamania barier duchowych. O to właśnie chodzi. Kiedy zmagasz się z Elohim, kiedy zmagasz się ze Słowem, masz zdolność przełamywania barier. Barier teologicznych, barier kościelnych, barier rasowych, barier historycznych. Przełamujesz to wszystko. Tak właśnie słowo Jahwe jest przełomem. I nie ma nikogo, kto by wzywał Twego imienia i zbudził się, aby się Ciebie chwycić. Hazak, zakryłeś bowiem swoje oblicze przed nami i sprawiłeś, że niszczejemy z powodu naszych nieprawości. Werset 8. Ale teraz, Jahwe, Ty jesteś naszym Ojcem, Abba, my jesteśmy gliną, a Ty jesteś naszym garncarzem. Jesteśmy wszyscy dziełem Twojej ręki. I znowu. List do Rzymian, wersetu 8. Jahwe jest garncarzem, a Izrael gliną. Poczekaj chwilę. Kto jest gliną? Kościół jest gliną. Czy taki jest kontekst? Kiedy Paweł rozmawia z Rzymianami, to z kim rozmawia? Z Kościołem? Nie, to niemożliwe, ponieważ cały kontekst garncarza i gliny to zawsze był Izrael, a nie Kościół Nowego Testamentu. Więc kiedy czytasz Rzymian, to nigdy nie wymyśliłbyś tej idiotycznej teologii, chyba że nie czytałeś Starego Testamentu, Tanak, a konkretnie Izajasza. Zatem tutaj uodparniamy się na tę głupotę. Uodparniamy się na teologiczną głupotę, czytając proroka Izajasza i zwracając uwagę na to, co ma on do powiedzenia. Garncarz i Izrael, który jest gliną, ponieważ Jahwe jest garncarzem. To potężny obraz suwerenności Jahwe i jego twórczego autorytetu.
ponieważ nasze istnienie jest ukształtowane przez Jego ręce. Rzymian 9:21. Wiemy, że Jahwe jako garncarz ma prawo kształtować naczynia według własnego uznania, czy to dla czci, czy dla hańby. I o to, to wszystko, o to chodzi w tym życiu. To wszystko, honor lub hańba. Wybieram honor. Przychodzimy z honorem, pozostajemy w honorze i odchodzimy z honorem. Co zrobi ktoś inny, to jego sprawa. I zazwyczaj będą działać w zaciemnieniu i w hańbie, ponieważ zaciemnianie jest hańbą. I cały Kościół chrześcijański zaciemnił Torę, zaciemnił nauki Mojżesza. To jest hańba, zaciemnianie proroku. O, nie chcemy o tym rozmawiać. To jest zaciemnianie. Zaciemnianie jest hańbą. Przynosimy honor, pozostajemy w honorze i odchodzimy z honorem. Musimy przynieść Torę, musimy przynieść proroków, musimy przynieść pisma do rozmowy, ponieważ w przeciwnym razie jest to niehonorowe. Nowy Testament bez przyniesienia honoru tym, którzy byli przed nami, to hańbiące. To jest inna Ewangelia i to jest inny Jezus. To jest antychryst. Rzymian 9:21 łączy się z Efezjan 2:10. Ponieważ jako wierzący, Paweł mówi Efezjanom, jesteśmy dziełem Jahwe, stworzeni w Jahuszy do zaszczytnych dzieł, by przynieść honor i zaszczyt. Zatem proch i glina, można to formować. I jeśli jesteśmy z prochu i jesteśmy gliną, to istnieje możliwość, że możemy zostać przemienieni. Nawet jeśli żyłeś życiem hańby, nadal możesz zostać przemieniony. Nie jest za późno. W naczynie zaszczytne. To jest niesamowite w byciu człowiekiem z prochu. Zawsze istnieje możliwość transformacji, nawet jeśli zostaliśmy oszpeceni. Może nasze ciało jest zepsute, ale możemy zostać przekształceni i odkupieni z naszych obecnych okoliczności. To potężny obraz pokuty, teshuwa, gdzie skruszone serce może zostać przekształcone przez Jahwe w coś nowego i pięknego. Jesteś piękny. Jeśli naciskasz to Jahwe, to jesteś w procesie transformacji, jak gąsienica w motyla. Jesteś piękny. Mów o tym ponad sobą. Mów o życiu. Nie mów, och, moje plecy, to mnie zabija. Nie, nie chcesz tego mówić. Mów życie, wypowiadaj życie. Odzwierciedlaj pierwotny zamiar dla swojego życia, aby być niesamowitą inspiracją dla innych. Słowo na glinę to hebrajskie słowo homer, homer, i niesie ze sobą konotację czegoś podatnego na kształtowanie, podkreślając kruchość i zależność od przekształcania. Tak, urodziłeś się taki. Tak, zostałeś wychowany w ten sposób, ale nie musisz pozostać brzydki. Możesz zostać przemieniony i przekształcony. Z tym hebrajskim słowem oznaczającym glinę, homer, mamy het, płot, bariera, co mówi o ograniczeniu, o granicy. Jest ograniczenie, płot. Następna litera to mem, czyli woda, płynność wody. I tak, czasami to chaos, ale jest płynny. Oznacza to, że natura gliny jest płynna i zmienna w zależności od rąk Jahwe. Wszystko tu jest. Kocham to. Nie mamy tego w greckim, prawda? Spójrzcie na werset 9. 12 minut minęło, prawda? Nie gniewaj się, Jahwe, tak bardzo i nie pamiętaj o naszych nieprawościach na wieki. Oto spójrz, prosimy, my wszyscy jesteśmy Twoim ludem. Twoje święte miasta zostały obrócone w pustynię. Syjon jest pustynią. Jerozolima stała się spustoszeniem. Werset 11. Nasz dom, święty i wspaniały, w którym Cię chwalili nasi ojcowie, został spalony w ogniu. I wszystkie nasze najkosztowniejsze rzeczy leżą w gruzach. Ostatni werset. Czy wobec tego powstrzymasz się, Jahwe,
Czy będziesz milczeć i tak bardzo nas trapić? To jest prośba. Prośba o przebaczenie. Wychodzi prosto ze stron Hebrajczyków 8:12, gdzie Jahwe obiecuje: przebaczę ich niegodziwość i nie wspomnę więcej ich grzechu. Dzięki, Jahwe. Przekroczyłem horyzont, przebiłem się przez ogrodzenie. Teraz jestem poza tą bagienną, brudną ziemią, w której byłem, i teraz wchodzę do lepszej ziemi. To niesamowite. A następnie widzimy, że Syjon został zredukowany do pustyni i spustoszenia. Duchowa i fizyczna ruina ludu pojawia się w polu widzenia. A w Łukasza 21:20 Jahusza ponownie przepowiada zniszczenie Jerozolimy jako część sądu za odrzucenie go przez naród. Ostateczne spustoszenie Jerozolimy jest widoczne w Księdze Objawienia, gdzie jest obiecana nowa Jerozolima jako przyszła odnowa. Teraz Jerozolima jest otoczona przez swoich wrogów. Czyż nie tak? Obecnie, geograficznie. Tak więc spustoszenie Jerozolimy wtedy i teraz reprezentuje wewnętrzne spustoszenie duszy, ponieważ ludzie są oddzieleni od Jahwe. Tak jak Jerozolima miała być mieszkaniem Elohim, tak samo miały być nasze serca. One muszą zostać obrzezane, bo zostały oddane grzechowi. Ale my musimy mieć tę przemianę, tak jak Jerozolima musi zostać przemieniona. Zatem te ostatnie wersety rozdziału 64 opłakują zniszczenie świątyni. Oczywiście spalenie świątyni reprezentuje utratę duchowej tożsamości narodu. Prawda? To była ich religijna tożsamość, a teraz została utracona. I widzimy, że tak jest. Jahusza mówi w Mateusza 24, że ani jeden kamień nie pozostanie na drugim. Dlaczego? Ponieważ my jako wierzący staliśmy się teraz świątynią, w której mieszka Duch Święty, Ruach HaKodesh. 1 do Koryntian 6:19. A zniszczenie fizycznej świątyni zawsze wskazywało na prawdziwą świątynię duchową, której zamieszkuje Ruach HaKodesh. Tak więc spalenie świątyni przedstawia oczyszczający ogień Jahwe, sąd. I tak jak ogień oczyszcza, tak jego sąd oczyszcza nas z naszych nieprawości, z naszych grzechów. Tak naprawdę przygotowuje nas do przebicia się do następnego królestwa, które jest milenijną odnową i odnowieniem. I myślę, że tam jesteśmy. Więc Jahwe zamierza interweniować. Nie pozostanie milczący, nawet jeśli cierpimy, nawet jeśli ten świat cierpi. Nadzieja Izraela, oto czym ona jest, błogosławiona nadzieja Izraela, nie pozwoli na obecny stan tego świata, który jest opustoszały. Musicie przyznać, że jest on godny pogardy i opustoszały. Ale Jahwe nie pozwoli, aby trwał wiecznie. W Rzymian 8:32 na zakończenie Paweł pisze: On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich, jakże nie miałby z Nim darować nam wszystkiego? Cóż za obietnica. To jest nadzieja Izraela. Tak więc zamiarem Jahwe jest interwencja. To zamiar Jahwe, interwencja, którą spełnia Jahusza, przerywając ciszę i dokonując ostatecznego odkupienia i odrestaurowania. Przebijamy się przez płot. Przebijamy się przez płot. Przebijamy się przez horyzont. Ten stary dzień dobiega końca, a nowy zwrot do przodu, milenium, nadchodzi.
Czuję to, widzę to, jest wszędzie. Pismo potwierdza, Duch Święty potwierdza. Wy, ludzie, potwierdzacie to swoimi modlitwami, błaganiami i starannym przestrzeganiem Pisma. I jednoczymy się wszyscy jako jedno, Jego lud. Mesjańskie odkupienie jest blisko nas. Jest blisko nas, gdzie Jahwe ostatecznie i w pełni zadziała w imieniu swojego ludu, dokonując sądu, zbawienia i sprawiedliwości dla narodów. Podsumowując, w Rzymian 8:19 Paweł mówi o jęczeniu i jest to jęczenie stworzenia. Czy tego nie czujesz? Ja czasami jęczę. Jęczenie stworzenia, ponieważ czekamy, aby przejść przez ogrodzenie, przekroczyć barierę, która jest ostatecznym odkupieniem. To jęczenie, aby Elohim działał. Och, po prostu zadziałaj, Elohim. Czy mogę doświadczyć Twojej potężnej interwencji w moim życiu, odzwierciedlającej prośbę Izajasza 64:12? Czy wobec tego powstrzymasz się, Jahwe? Doprowadź do ostatecznego odkupienia. Czy nie masz czasem ochoty tego powiedzieć? Żeby on przestał już się powstrzymywać, żeby po prostu to zrobił? Ja myślę o tym, odkąd urodziły się moje dzieci i oto jesteśmy 18 lat później i ciągle. Czy zadziałasz? Myślę, że właśnie o tym prorok jęczał. To była prośba. On to mówił przez 64 rozdziały. Zostały mu tylko dwa. Oczywiście żartuję, nie było rozdziałów, to był zwój, to było proroctwo, to były jego słowa, ale powiedział wiele. I powiedział, ile jeszcze? Cóż, niewiele. My też nie mamy wiele więcej. Niewiele więcej. Może ten Sukot? Pamiętam, jak pojechałem na Sukot w 2005 roku i akurat był huragan Katrina. I ludzie mówili, nie wyjedziemy, to się dzieje, to koniec świata, to wielki ucisk. Nie, to tylko dzieło człowieka. Och, nie chcemy się w to wdawać, bo jest wiele spisków. Ale Izajasz 64, jakie błogosławieństwo, jakie błogosławieństwo. Mamy święto namiotów, błogosławieństwa dla was.